Staraliśmy się, walczyliśmy, wygraliśmy Europejską Stolicę Kultury. Potem była wielka awantura, wszyscy twierdzili, że wygraliśmy ją nie do końca uczciwie. Minął jakiś czas i pytanie. Wygraliśmy i co poza tym? No jeszcze 5 lat mamy przed sobą, prawda? Mamy czas wypracować sobie ten styl, który będziemy chcieli zaprezentować. No to wiadomo, trzeba dzielić na 3 części, tak? Najbliżej nam do Europy, powiedziałbym, z miast polskich. Także pewnie nam się uda tutaj wypracować przez te 5 lat jeszcze lepszy styl i model bycia Europejczykiem. Na pewno jako stolica, no to mamy też ku temu powody, by myśleć, że będzie coraz lepiej. Natomiast kwestia kultury, no, czy będzie nam rósł budżet na kulturę, czy my sami sobie wypracujemy pewnego rodzaju modę na kulturę? Ja się zastanawiałem nad czymś innym. Miałem przyjemność rozmawiać z wiceprezydentem Obremskim, który jest odpowiedzialny za kulturę. Zadałem mu pytanie, co się będzie działo w 2016 roku. Więc on popatrzył na mnie i z rozbrajającą szczerością powiedział, że ja panu powiem niemedialnie, nie wiem. A mnie ta wypowiedź bardzo ucieszyła. Dlaczego? Dlatego, że kiedy były spotkania w sprawie przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury, przed złożeniem pierwszej aplikacji słyszeliśmy, że miasto ma już kompletny pomysł, jak to zrobić. Przed drugą częścią słyszeliśmy, że miasto otwiera ręce do organizacji pozarządowych, które mogą pomóc, a teraz słyszymy, że nie wiemy, czyli że pomóżcie. I to jest bardzo fajne, bo dzięki temu te organizacje mogą teraz otworzyć się też na miasto i zaproponować coś swojego. Mam nadzieję, że przez jakiś czas, no bo mamy sporo go, uda się zorganizować coś takiego, żeby to właśnie nie miasto przede wszystkim organizowało. W Hiszpanii było tak to przygotowywane, że w wielu miastach po prostu udostępniono środki i finansowe, i lokalowe, i tak dalej, i tak dalej. I zwykli ludzie związani z kulturą organizowali wystawy, otwierali galerie. W Finlandii też tak jest. Tak. I właśnie o to chodzi, nie? Żeby muzeum zrobiło wystawę, bo my to mamy. Tylko o to właśnie, o czym mówił wiceprezydent Obremski, że w Barcelonie 1/3 ludzi bierze udział w kulturze. I myślę, że no, to jest bardzo fajny pomysł, żeby tak było u nas. Mało prawdopodobne, ale trzeba do tego dążyć. Tym bardziej, że powstaje dużo nowych miejsc związanych z kulturą. Chyba będziemy mieli jedną z największych ilości sal koncertowych wszelakich w Europie, bo Akademia Muzyczna buduje jedną, Filharmonię mamy, Teatr Kapitol się rozbudowuje, Narodowe Forum Muzyki, gdzie będzie bodajże 5 albo 8 sal. Opera. Opera, rozbudowa opery. No kogoś tam trzeba będzie przyciągnąć. Wspomniałeś o hali stulecia. Dokładnie. Tylko u nas według badań 5% ludzi bierze udział w kulturze, i co najmniej 2 razy tyle to są ludzie, których się określa mianem samowykluczonych. Ktoś, kto po pracy przychodzi do domu i bawi się pilotem. I jego nie interesuje, mimo tego, że ma czas, ma pieniądze, bardzo często ma tych pieniędzy i tego czasu naprawdę dużo, i on nie bierze udziału w żadnych wydarzeniach kulturalnych. Ja sobie nie wyobrażam, że przez 5 lat zmieni się to w ten sposób, że ktoś taki, kto uwielbia bawić się pilotem, za rok wymyśli pomysł, żeby za 4 lata miasto mu sfinansowało coś na Europejską Stolicę Kultury. Ale to nie on ma chyba wymyślać. Tak. To nie on ma wymyślać, natomiast ci, którzy będą wymyślać, mają tak to zrobić, żeby to, co się dzieje za jego oknem, oderwało go na minutę od pilota i żeby on wyjrzał przez okno i sprawdził, co się tam dzieje, ewentualnie porzucił pilota, zszedł na dół i uciszył tych, którzy tam hałasują, żartuje, albo wziął po prostu w tym udział i popatrzył na to, co się dzieje. To nie ten od pilota będzie wymyślał. Ale kochani, przecież on powinien, klikając pilotem, dowiadywać się tak, co powinien, warto tak jest zobaczyć poza jego mieszkaniem i ekranem. Czyli jest to kwestia, żeby robić takie, powiedziałbym, mieć takie inicjatywy kulturalne, którymi media się zainteresują i będą chciały je nagłaśniać, no zarażać po prostu. Czy na te media to bym może nawet tak nie liczyła, natomiast... To mówi przedstawicielka mediów. No tak, tak. Już tam pal licho, że nie róbmy wszystko pod media, które się tym albo zainteresują, albo nie, albo zrozumieją to opacznie, albo niczego nie zrozumieją, bo też tak się może zdarzyć.
zróbmy to tak, żeby ci ludzie chcieli porzucić pilota, bądźmy na ich podwórku, bądźmy przy ich bloku, bądźmy przy parkingu, gdzie mają samochód. Chyba to jest idea Stolicy Kultury, a nie to, czy my będziemy o tym pisać, czy nie. Bo, znaczy, szczerze mówiąc, ja jestem przeciwnikiem, żeby mi pod domem na parkingu na przykład musi być na tyle przyjemne. Jakieś... Panie Wiesławie, jakieś ładne dziewczyny, jakby może coś zatańczyły. No, ja wiem, może są inne miejsca, gdzie one mogą też ładnie tańczyć. Natomiast ja jestem zdania, że może zobliguje to nas, wrocławian, do tego, że skoro jesteśmy miastem spotkań, co jest eksponowane wszędzie, przecież takie mamy hasło, to znaczy, że jesteśmy bardziej otwarci, tolerancyjni. Jeszcze wracając jakby do idei Europejskiej Stolicy Kultury, jak już dosłownie na kilka dni przed ogłoszeniem werdyktu dziennikarze naprawdę dosyć mocno wypytywali urzędników o ideę i w teorii wtedy, tuż przed ogłoszeniem tych wyników, ja uważam, że ta teoria jest naprawdę fajna i ona mi się podoba. Jeżeli zostanie spełniona, to będę szczęśliwa, że tak się stanie. Czyli, że właśnie Europejska Stolica Kultury sprawi, że nie sztuka bardzo wysoka i nie sztuka bardzo ambitna, tylko wydarzenia, które można podciągnąć pod kulturalne wydarzenia, będą na osiedlach, na podwórkach, będą zajęciem dla dzieci i dla młodzieży, że nie trzeba będzie nigdzie iść, kupować biletów, że oni przyjdą do nas. A nie, że my będziemy siedzieć bez przerwy przez cały rok na przykład w Narodowym Forum Muzyki. My też będziemy siedzieć, fajnie, oczywiście tam też się musi coś dziać, ale żeby jednak była ta alternatywa, jeżeli tak się stanie rzeczywiście i wymyślimy takie projekty, to uważam, że to będzie miało sens, bo uważam, że ta Europejska Stolica Kultury ma sens tylko wtedy, jeżeli naprawdę dotrze do zwykłego człowieka, który kulturą jakkolwiek pojmowaną na co dzień się nie interesuje. Ta idea mi się podoba w Stolicy Kultury. Natchnęliście mnie strasznym optymizmem. Tak jak opowiadałaś, to wydawało mi się, że jedyny sposób, żeby oderwać kogoś od pilota, żeby wyszedł, zobaczył przez okno, co się dzieje, jeszcze zszedł na dół, to jest kopnąć jego samochód.